Siema mordeczki, witam was w drugiej części poradnika jak zostać nielegalnym imigrantem w Ameryce. Oczywiście żartuję. A mówię to po to, ponieważ zacząłem dostawać różnego rodzaju e-maile i wiadomości na priv właśnie dotyczące tego nielegalnego pobytu. No i tutaj chciałbym zaznaczyć, że vlog, który nagrałem, czyli właśnie tą moją spowiedź, nie miał być żadnym przewodnikiem dla teraźniejszych czy przyszłych nielegalnych imigrantów. I tutaj od razu też zaznaczam, że no ja już w dzisiejszych czasach no nie polecam emigracji do Stanów Zjednoczonych, jeżeli zamierzacie tam zostać nielegalnie. No i o tym powiem później. Kolejna kwestia to chciałbym wam podziękować, ponieważ jest to chyba najgorętszy vlog na moim kanale i na dzień dzisiejszy ma on 120 tysięcy viewsów i prawie 1500 komentarzy. Tak więc dziękuję wam moi starzy subskrybenci, dziękuję wam moi nowi subskrybenci, no i dziękuję również wszystkim innym moim widzom, którzy obejrzeli właśnie tą moją spowiedź. Kolejna sprawa, ponieważ zostało mi tutaj kilka razy zarzucone, że Nathan, czemu ty się chwalisz, że byłeś nielegalnie w Ameryce? Ja się nie chwalę. Ja po prostu chciałem raz na zawsze wyjaśnić tą kwestię z wami, z racji tego, że dostaję dużo e-maili, czy właśnie wiadomości na priv z pytaniami o właśnie o mój pobyt, no i wiele kwestii z tym związanych. No i już jestem zmęczony takim odpowiadaniem troszeczkę naokoło, takim troszeczkę wymijaniem, no wiesz, bo to, bo tamto i tak. No chciałem po prostu być z wami szczery, tak, wyczyścić moje konto, przyznać się do swoich grzechów, no i zacząć moją nową przygodę podróżowania dookoła świata właśnie już bez tego ciężaru. No i taka może już ostatnia kwestia, zanim zacznę odpowiadać na wasze pytania z Q&A, no to wydaje mi się, że trochę ludzi nie zrozumiało i chcę to wyklarować, tak więc ja te vlogi nagrywam teraz tu z Polski. Jestem w Polsce. W Stanach nie zalegalizowałem mojego pobytu. Wyjechałem jako nielegalny imigrant. No a co się z tym wiąże, no to właśnie też wam powiem. No i płynnie chciałem przejść do kwestii właśnie, czemu nie zalegalizowałem tego pobytu. Bo powiedzmy, że mogłem i jak właśnie można ten swój pobyt zalegalizować jako nielegalny imigrant albo przyjeżdżając właśnie tutaj legalnie, więc o tych dwóch kwestiach zaraz powiem. Więc po pierwsze, ja jako nielegalny imigrant miałem tylko jedną drogę do zalegalizowania mojego pobytu, no i był to ślub, tak, małżeństwo z obywatelką amerykańską. Albo taką, co się urodziła w Stanach, albo taką, co w jakiś sposób zdobyła swoje obywatelstwo. No i to jest bardzo popularny proceder wśród Polonii, wśród innych nielegalnych społeczeństw, gdzie po prostu grupa znajomych na przykład sobie pomaga, ten się ożeni z tamtą, potem się rozwiodą, tamta dostanie papiery, to się ożeni z tym i tak w koło Macieju się wszyscy żenią. Tylko no to nie jest takie łatwe, to nie jest tak, że po prostu sobie idziecie do urzędu miasta, dzień dobry, chcemy ślub, o proszę bardzo, pieczątka, jest pan legalnie. To się wiąże z taką stertą dokumentów, szczepienia, musicie wykazać, że prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe, musicie mieć wspólny adres, no i co najważniejsze, nie zawsze to jest, ale często jest, teraz ze względu na COVID i wielkie opóźnienia tego nie ma, ale zazwyczaj to było, to jest tak zwane interview. Czyli po pierwszym roku od waszego ślubu, kiedy dajmy na to już ta osoba nielegalna dostała swoje pozwolenie na pracę, więc już legalnie może pracować, ale zanim dostanie tą zieloną kartę, to trzeba przejść to interview. Czyli we dwójkę jedziecie sobie właśnie do immigration, no i tam pan urzędnik zadaje wam pytania, żeby wychwycić, no czy wy jesteście takim prawdziwym małżeństwem, czy tylko sobie lecicie w kulki. I no jeżeli są jakieś podejrzenia, no to może być nawet tak, że rozdzielą was, dadzą was do dwóch innych pokojów, dadzą wam ten sam set pytań. No i teraz w zależności, czy odpowiecie na te pytania tak samo, czy nie, no to albo tą zieloną kartę dostaniecie, albo nie. No i pierwsza zielona karta jest tylko na 2 lata.
Po 2 latach możecie dostać zaproszenie na drugie interwiu albo nie. To właśnie oczywiście wszystko jest, zawsze zależy. No i po tych 2 latach taki właśnie już legalny imigrant z tą 2-letnią kartą dostaje na 10 lat. No i można powiedzieć, że proces się właściwie zakończył. No jeżeli się nie kochacie albo kupiliście sobie to małżeństwo, no to możecie się rozstać. No i a jeżeli chodzi o to samo interwiu, no to pytania, z tego co wiem od znajomych, pytania są różnego rodzaju, ale na przykład mogą być takie mega podchwytliwe, typu no kto dzisiaj zamykał drzwi, kto ostatnio wyrzucał śmieci, jakiego koloru szczoteczka do zębów jest twojej partnerki, po której stronie łóżka kto śpi, no pytania są takie z życia codziennego, więc no trzeba się naprawdę na to interwiu przygotować. No to teraz jeszcze zanim powiem czemu ja tego nie zrobiłem, to jeszcze powiem ile to kosztuje. Tak więc no, kobiety mają trochę łatwiej. Kobiety zawsze mają łatwiej. Tak więc no, jeżeli chodzi o kobiety, no to wy sobie nawet możecie znaleźć kolegę, który chce wam pomóc. I znam osoby, które po prostu takie małżeństwo dostały za darmo, albo propozycje takich małżeństw za darmo, albo za jakieś małe pieniądze, nie wiem, 5, 10, 15 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o nas facetów, no my mamy niestety dużo trudniej. No i na dzień dzisiejszy, no nie wiem, no jak macie farta, no to może za 25-30 tysięcy takie małżeństwo ogarniecie. No taka standardowa cena już oscyluje w około 35-40 tysięcy dolarów. I to jest tylko kasiora, którą przekazujecie właśnie osobie, która się z wami żeni. I zazwyczaj się to dzieje w 3 transzach. Pierwsza jest po ślubie, druga jest po 2-letniej zielonej karcie, trzecia jest po 10-letniej zielonej karcie. No ale do tego sobie musicie także doliczyć koszta sądowe, papierowe, koszta waszej kary, bo też musicie zapłacić karę za to, że byliście nielegalnie. Koszta szczepień i takich innych rzeczy to jest dodatkowe kilka tysięcy dolarów. No więc summa summarum taka impreza kosztuje mega dużo pieniędzy w dzisiejszych czasach. Tak więc tylko i wyłącznie jeżeli na 100% wiążecie swoją przyszłość z Ameryką, jeżeli macie tutaj właśnie już jakieś korzenie, dobrą pracę, no to tylko wtedy jest opłacana. No i oczywiście wszystko pod warunkiem, że żenicie się z osobą, którą znacie, jest to osoba pewna i ona nie zacznie was w międzyczasie szantażować. Jeżeli sobie wiecie, poznacie jakąś, a jest dużo takich spraw, jakąś latynoskę, która nawet wam za 15 czy 20 tysięcy da ślub, a w międzyczasie sobie ubzdura, że słuchaj, daj mi kolejne 10, daj mi kolejne 10, a zrób to, zrób tamto, a nie dam ci rozwodu, bo to, bo tamto, no to mogą być problemy, dlatego no. To czemu ja nie wziąłem tego ślubu? Czemu ja sobie nie załatwiłem tego legalnego pobytu? No powody są dwa. Po pierwsze, taki może bardziej osobisty, no i tutaj możecie się śmiać, ale szczerze powiedziawszy, to ja tak w głębi ducha, tak w sercu, nigdy na 100% nie czułem, że ja chcę w tej Ameryce tak zostać i mieszkać i poświęcić się. No bo jeżeli już bym wydał tyle kasy na te papiery, no to już musiałbym pójść już do pracy i już pracować, odrobić te pieniądze i już się tak poświęcić tej Ameryce. Ja zawsze gdzieś tam czułem, że ta Ameryka to jest tylko taki etap w moim życiu. Fajny etap, sympatyczny etap, ale że to nie będzie na stałe, że ten etap kiedyś się skończy i ja wyjadę w świat. Czułem tak już od dłuższego czasu, co nie zmienia faktu, że kilka razy próbowałem załatwić sobie te papiery. No i za każdym razem na wcześniejszym czy późniejszym etapie gdzieś ta sprawa się sypała. No i tak szczerze powiedziawszy, to z każdym kolejnym razem, mimo że niby miałem takie okresy, że właśnie bardziej chcę te papiery, mniej chcę te papiery, to tak z każdą kolejną sprawą, która się sypała, jakoś mi tak było lżej na sercu, że tak przekonywałem się, że no tak ma być, prędzej czy później ty, Nathan, i tak wyjedziesz z tej Ameryki, więc dobrze, że ty tych papierów nie robisz. Tyle z mojej strony. No to jeżeli już wam opowiedziałem o kwestii, jak zalegalizować swój pobyt będąc nielegalnie, no to teraz tak napomknę tylko o kilku kwestiach legalizacyjnych, jak jesteście legalni albo jak możecie tutaj przyjechać legalnie. No i dostałem także takie pytanie, czy jakbyś jeszcze raz miał szansę przyjechać tutaj 10 lat temu, czy zrobiłbyś coś inaczej? I nawiążę właśnie do tego w tym pytaniu. Tak więc jeżeli przyjeżdżacie na wizie turystycznej, no i teraz ja dokładnie nie wiem, więc
Nie chcę was wprowadzać w błąd. Ale z wizy turystycznej właściwie żadnych za dużych szans zalegalizowania swojego pobytu nie macie. O ile tej turystycznej nie zmienicie sobie na wizę studencką. I teraz z wizy studenckiej możecie starać się już o tak zwany sponsoring, czyli dogadujecie się z jakąś firmą, która potrzebuje takie umiejętności, jakie wy macie. No i wtedy ta firma może na siebie przejąć jarzmo sponsorowania was, co w przyszłości właśnie będzie skutkowało tym, że dostaniecie zieloną kartę. I teraz właśnie nie wiem, czy z wizy turystycznej też możecie się o taki sponsoring starać, dlatego się nie będę wypowiadał. Ale jest jeszcze drugi sposób. I ten sposób się co jakiś czas otwiera, co jakiś czas zamyka. I to jest sposób, który zrobił mój kolega. I tutaj pozdrawiam ciebie, Mateusz. Chociaż nie mam z tobą kontaktu już od kilku lat, to wiem, że jesteś moim wiernym fanem. A więc, jeżeli jesteście na wizie studenckiej, możecie pójść do Wojska Amerykańskiego. I to jest świetna droga, żeby zalegalizować sobie tutaj swój pobyt, z racji tego, że wystarczy wam tylko pół roku w Wojsku Amerykańskim, żeby dostać paszport amerykański. Więc całe te procesy kilku lat, tych zielonych kart po prostu przefruniecie i od razu dostajecie paszport. Jaki jest tego minus? No taki, że żeby dostać się do tego wojska, to musicie też przejść przez wielką, siermiężną drogę, ponieważ to nie jest tak, że dzień dobry, jestem studentem, chcę iść do wojska, jako właśnie osoba o innej narodowości, tylko no niestety będą całe wywiady prowadzone z wami, będą telefony do Polski, do waszych rodziców, wywiady na temat tego, jakimi jesteście osobami, wywiady tutaj w Stanach z kilkunastoma osobami, będziecie musieli przedłożyć bardzo dużo papierów. Ja na przykład byłem jednym ze świadków i miałem 1,5-godzinną rozmowę na temat mojego kolegi, czy jaką on jest osobą, czy on się nadaje do armii amerykańskiej. Tak więc no jest to troszeczkę problematyczna droga, ale jeżeli chodzi o zalegalizowanie swojego pobytu, tak już mówię, już w tej wizy studenckiej, no to jest to chyba taka najfajniejsza, najciekawsza droga. Z racji tego, że jeżeli już nawet pójdziecie do tej armii amerykańskiej, no to i będziecie dobrzy w tym, co robicie, no to armia ma dużo fajnych programów, może wam zasponsorować studia. Żołnierze amerykańscy mają bardzo preferencyjne stawki na kredyt, więc bardzo tanio możecie sobie kupić dom w przyszłości. No i and on, jest dużo fajnych pozytywów. No nikt nie każe wam w tej armii siedzieć do końca życia, no ale na kilka lat możecie się tam zahaczyć i naprawdę bardzo dobrze na tym wyjść. I to by była droga, którą ja bym wybrał, jak miałbym jeszcze raz szansę cofnąć się o te 10 lat wstecz i jeszcze raz wyjechać do Stanów z wiedzą, jaką mam teraz. Dobra. Dalej są na przykład wizy za specjalne osiągnięcia. No i są też sponsoringi z Polski. Więc z tego co wiem, to sponsoring z Polski w dzisiejszych czasach jest dużo łatwiejszy niż był kiedyś. Kiedyś trzeba było naprawdę się wykazać jakimiś specjalistycznymi umiejętnościami. Firma naprawdę musiała w Stanach udowodnić, że nikogo w Stanach z takimi umiejętnościami nie znajdzie, więc musi was ściągnąć z Polski. Teraz są różnego rodzaju programy i z tego co wiem, to nawet ludzie teraz do Stanów wyjeżdżają na, żeby być kierowcą ciężarówki. Na przykład. Albo żeby, nie wiem, pracować w sklepie. Więc są szanse, są programy i jeżeli ktokolwiek myśli o nielegalnym wyjeździe do Stanów, to bym to odradzał. Ponieważ no, ja też, pamiętajcie, ja też do Stanów nielegalnie nie wyjechałem. Nigdy to nie było moim zamysłem. Ja zostałem, bo no, tak się życie potoczyło. Ale jakbym wiedział, że tak się potoczy, no to mówię, no to bym zupełnie inną ścieżkę wybrał. No, no to teraz kolejne pytanie, Nathan, czy polecasz wyjechać do Stanów legalnie, tak? Bo i tak zawsze wjedziecie legalnie na turystycznej i zostać nielegalnie. No i z czym to się wiąże? Tak więc od razu wam mówię, że no w dzisiejszych czasach nie polecam. Z racji tego, że po pierwsze nawet 10 lat temu już bym tego nie polecał, jak ja wyjeżdżałem. Ponieważ ten eksodus Polaków do pracy nielegalnie w Stanach, to powiedzmy, że gdzieś to był taki schyłek 2005, 2006 może rok. Potem się Europa otworzyła. No i macie całą Europę, żeby legalnie pracować, więc
po co pchać się do tej Ameryki i siedzieć tam nielegalnie. Nawet w tej naszej Polsce jest już wystarczająco chyba dużo fajnych prac, zawodów, żeby jakoś sobie to życie ułożyć. A szczerze powiedziawszy, no, mówi się tak, że ta Ameryka upada, czy tam bla bla bla, co oczywiście kompletnie nie jest prawdą. Ale prawdą jest to, że stosunek zarobków do kosztów życia się bardzo zmienił w przeciągu ostatnich kilku lat, a zwłaszcza w czasach po-covidowych. I no nie jest to opłacalne, jeżeli macie być takim zwykłym właśnie szarym, dajmy na to, pracownikiem na budowie i dopiero się gdzieś tam piąć na tej swojej drabinie, więc no o ile nie przyjeżdżacie do Stanów mieszkać w jakimś małym pokoiku bez okien i jeść konserwy, a wydaje mi się, że te czasy już tak dawno, dawno minęły i nie chciałbym, żeby one kiedykolwiek wróciły, no to właściwie no nie zarobicie, nie odłożycie za dużo w tych Stanach z takiej podstawowej pracy, a nawet bym powiedział, jeżeli chcielibyście takim normalnym, fajnym życiem żyć, no to nawet będziecie na zero. Więc no, mówię tutaj zwłaszcza o Nowym Jorku, który się zrobił bardzo drogi, więc i ceny mieszkań czy pokojów są drogie, i żywność jest droga, i wyjścia na miasta są drogie, i ogólnie koszty życia są drogie, posiadanie samochodu jest drogie, więc no nie. Ja bym nie polecał wyjeżdżać nielegalnie. Wydaje mi się, że te czasy, to Eldorado już się skończyło, no i wychodzi na to, że już nigdy nie wróci. Taka jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o ten mój nielegalny pobyt w Ameryce i wyjazd z Ameryki, to przy wyjeździe nie przechodziłem żadnej kontroli imigracyjnej. Jedyne co, to nie chcieli mnie wpuścić na samolot i musiałem odejść na bok i pan, ale to już z tych linii lotniczych, musiał tam ostro naklikać się w komputer, żeby mnie wpuścili. Więc domyślam się, że wypełniał jakąś tam właśnie ankietkę czy jakiś formularz, w którym dawał znać, że po prostu opuszczam Amerykę. I z tego, co mi wiadomo, to chyba mam 10-letni zakaz wjazdu do Ameryki. Taka informacja dla was. Więc no przez najbliższe 10 lat w tej Ameryce nie będę, a czy po 10 latach uda mi się zdobyć nową wizę? Też nie wiem, o tym nie myślę, bo jak wyjeżdżałem ze Stanów, to wyjeżdżałem z myślą, że wyjeżdżam na zawsze, zamykam ten rozdział, podróżuję dookoła świata, a potem będzie co będzie, może znajdę swoje miejsce w innym państwie, może wrócę do Polski. Zobaczymy. Na razie się tym kompletnie nie przejmuję. Takie kolejne pytanie, które się często przewijało, to czy miałem jakieś stresy w związku z tym, że byłem nielegalnie w Ameryce? No bo w pierwszym vlogu tak w miarę optymistycznie wam powiedziałem, tak, jakby ten pobyt w Stanach to po prostu to był sam miód, tak, i cukierki. No ale oczywiście, że tak nie było. Jak każdy inny emigrant, nawet za granicą w Anglii czy w Niemczech, no miałem swoje rozterki i nie zawsze było fajnie, kolorowo. No i oczywiście po pierwsze była ta zazdrość do znajomych, którzy na przykład byli nielegalni, a już zdobyli te papiery. Albo ogólnie, że inni ludzie mają te papiery, a ja tutaj taki praworządny obywatel, tak, się tutaj tak staram, płacę podatki, no i tych papierów dalej nie mam. No ale też nawet takie codzienne rozterki, że no będąc jednak nielegalnie jesteście ograniczeni, zamknięci do pewnej puli prac, zawodów, które możecie wykonywać. No i tak, nigdy tak naprawdę tego takiego prawdziwego, normalnego, amerykańskiego życia i właśnie takiej normalnej amerykańskiej pracy w Nowym Jorku nie zaznacie, tak, będąc nielegalnie. I to też wiąże się z tym na przykład, że ominęło mnie wiele fajnych ofert pracy, które zostały mi zaoferowane. No ale na którymś etapie tam rozmowy wychodziło, że jestem nielegalnie, no i no trudno, no. Nie będzie pan pracował. No bo jak widzicie, jestem w miarę fajną, wesołą, kontaktową osobą, no i sporo znajomości gdzieś tam w tych Stanach zrobiłem. Sporo znajomości w tych Stanach, nawet tam wśród jakichś tam Amerykanów mam. I miałem właśnie takie wewnętrzne rozterki, że o, tutaj już została mi zaproponowana jakaś praca na jakimś tam entry level w IT czy w jakimś startupie. No ale niestety wyszło na to, że jednak nie mogą mnie zatrudnić. No i to trochę bolało, tak? Było to troszeczkę takie, kurde, znowu muszę wracać i nie wiem, kopać te rowy, czy kuć tą ścianę, czy kłaść ten dach.
czy latać stacą, tak, czy być barmanem. No więc tak, więc to nie jest tak super fajnie i kolorowo. Zwłaszcza, że uważam się za osobę, która byłaby w stanie wykonywać innego rodzaju zawody, tak, które są właśnie bardziej wymagające psychicznie niż fizycznie. No ale mówię, no jednak ta łatka tego nielegalnego imigranta ograniczała mnie, więc oczywiście miałem dużo rozterek po, nie wiem, tam 3 latach, 4 latach. Czasami się straciło pracę i się zastanawiało, czy jest sens znowu szukać nowej, czy może to już koniec Ameryki. Cały czas mi chodziło po głowie, że właśnie chcę zacząć podróżować, a jestem zamknięty w tej złotej klatce, gdzie każdy mój wyjazd tylko planowałem w obrębie Stanów Zjednoczonych. No i tak jak mówię, do pewnego czasu mi to nie przeszkadzało, a nawet cieszę się bardzo, że zwiedziłem Amerykę wzdłuż i wszerz. No ale gdzieś tam w głębi serca tak się działo to, że no kurczę, no mógłbym teraz wylecieć do Kolumbii na 2 tygodnie, albo mógłbym teraz być w Peru, tak? A dalej gdzieś muszę sobie jeździć po tych Stanach Zjednoczonych. Tak więc no, tak jak każdy imigrant zarobkowy za granicą, dodajcie sobie do tego właśnie tą łatkę nielegalności, więc no też trzeba na to spojrzeć tak trochę z przymrużeniem oka, że nie zawsze jest właśnie fajnie, pięknie, kolorowo, ale taka codzienna proza życia no jest jaka jest. No już nie wspomnę o tym, że przez to, że pracowałem w pracach, w jakich pracowałem, no to kolegów w tych pracach też sobie nie dobierałem. No a jak wiecie, nie chcę tu nikogo obrażać, ale część ludzi, która pracuje w budowlance, no to no, sami wiecie, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek pracował na tej budowie, jacy ci ludzie mogą być. No i praca z takimi niektórymi, nawet jeżeli była super firma, ale trafił się w tej firmie taki jeden troglodyta, no to też potrafiło nastręczyć dużo stresu. I tutaj też chciałem się zająć właśnie jednym pytaniem. Jaką Polonię spotkałem w Ameryce? Czy spotkałem dużo ludzi z dobrych czy złych na mojej drodze? Tak więc ja mówię za siebie. Jest takie jedno przysłowie, które się mówi za granicą, że jeżeli Polak za granicą wam nie pomógł, to już pomógł. Tak. No tak więc no, Polak Polakowi wilkie. Ale no ja, szczerze powiedziawszy, no może oprócz tam, nie wiem, 2-3%, no nie spotkałem się z tym i szczerze muszę wam powiedzieć, że gros Polaków, które spotkałem w Stanach, z którymi się też zaprzyjaźniłem, są to bardzo fajne, miłe, pomocne osoby i naprawdę nie mogę narzekać, przynajmniej na tą moją bańkę, w której się otaczałem, nie mogę narzekać i naprawdę sobie bardzo chwalę te czasy w Stanach i większość ludzi, których spotkałem na mojej drodze, którzy mi pomogli, którzy mi załatwili to, załatwili tamto. No naprawdę pod tym względem nie było źle. Słyszałem różne historie, wiadomo, ten tamtego szukał, ten tego wykiwał, ale no mi poza jednym, jedynym przypadkiem się to nie zdarzyło. No ale wiadomo, to jest tylko moja opinia oparta tylko i wyłącznie na moich doświadczeniach. Tak więc pytaliście mnie również o to, dlaczego akurat teraz postanowiłem wyjechać z Ameryki. I często było zadawane pytanie, czy dlatego, że paszport mi się skończył. Nie wiem, co ma do rzeczy mój paszport z wyjazdem z Ameryki, bo zawsze możecie sobie załatwić tymczasowy, żeby wyjechać z jakiegokolwiek kraju, ale normalnie w konsulacie w Nowym Jorku możecie sobie wyrobić paszport. Ja sobie taki paszport wyrobiłem już kilka lat temu. I nawet jest tam taka fajna adnotacja, tak jak macie miejsce wyrobienia, zazwyczaj jest to, nie wiem, chyba miasto, tak? Czy kraj, Polska, Gdańsk, nie wiem. Ale u mnie jest tam napisane właśnie konsulat generalny w Nowym Jorku. Taka ciekawostka. Tak więc nie wyjechałem z Ameryki dlatego, że mi się paszport skończył. Wyjechałem z Ameryki dlatego, że no nie wiem, chyba już o tym mówiłem, no dlatego, że mam prawie 34 lata, jakieś tam oszczędności i czas zacząć realizować plan, który miałem już w głowie od kilku lat, czyli podróżować dookoła świata. No i taki pierwszy pomysł wyjazdu z Ameryki, i o tym już chyba też wspominałem, miałem w czasach przedcovidowych, no i na całe szczęście albo nieszczęście zdarzył się ten COVID, no na nieszczęście to wiemy dlaczego, ale na szczęście, dlatego, że gdyby nie ten COVID,
to nigdy bym nie pojechał na tripa z Keszem Kapervenem. Gdyby nie ten trip, to nigdy z wami bym teraz tutaj nie rozmawiał, racja. No i to też dało mi taki ekstra impuls, że no, Nathan, nie dość, że masz jakieś tam oszczędności, masz chęć i tak, i tą żądzę zwiedzania świata. No i to jeszcze mam was, moi widzowie, którzy razem ze mną ten świat, tak, przed ekranami będą oglądać. No i to jest duży kop, to jest duża motywacja, jeżeli wiem, że prawie, bo już jest 48 tysięcy, że prawie 50 tysięcy followersów gdzieś tam na tym YouTubie na mnie czeka i czeka na kolejny odcinek moich przygód. Więc nie chcę powiedzieć, że ten YouTube w 100% przeważył to, że wyjeżdżam, ale w 70, 80 dał mi już takie ostatnie popchnięcie, że tak, Nathan, to jest ten czas, to jest twój czas, mówię, twój moment na to, żebyś właśnie wreszcie zaczął realizować plany, no, które już w mojej głowie tliły się od kilku lat. Wiele osób z was także pyta mnie, Nathan, jak to jest z tymi zarobkami w Stanach? No i teraz, o ile możecie sobie wejść na różnego rodzaju strony internetowe i sobie sprawdzić mediany zarobków właściwie we wszystkich zawodach takich legalnych, o tyle ja wam mogę powiedzieć, jak to wygląda w tym naszym małym, nielegalnym świadku. No ale tutaj zawężę to tylko właśnie, tak jak już wcześniej wspominałem, do zawodów, z którymi miałem styczność, czyli albo około budowlanych, albo właśnie około gastronomicznych. No i tu jest jedna sprawa, ponieważ za tą samą pracę jedna osoba może dostać $25 na godzinę, druga osoba może dostać $120 na godzinę. Tak więc ciężko gdzieś to także uśrednić, ponieważ wszystko zależy od tego, jaką osobą jesteście, jakie sobie znajomości wyrobicie, kto gdzie, na jakich zasadach was wkręci. Jeżeli pracujecie, dajmy na to w budowlance, jesteście tak zwanym carpenterem, dajmy na to, nie wiem, wstawiacie drzwi. No to powiedzmy u takiego Janusza na czarno dostaniecie, no te, jak jesteście słabsi, to może 25, jak jesteście lepsi, to 30, $35 na godzinę. Ale jeżeli ktoś was wkręci na tak zwane prevailing wage, o którym może za chwilkę, zaraz tak szybko powiem, co to jest, no to za tą samą pracę możecie dostać $120 na godzinę, a słynne overtime, czyli nadgodziny, możecie dostać nawet i $180 na godzinę. Tak więc, no, wszystko zależy, co, gdzie, jak się zakręcicie, jak się zorganizujecie. A co to jest to prevailing wage? No to, żeby o prevailing wage wam powiedzieć, to szybko muszę wam powiedzieć o związkach zawodowych. Tak więc w Stanach, w niektórych miastach są związki zawodowe, tak jak u nas w Europie. I ogólnie praca dla tych związków zawodowych bardzo się opłaca, jeżeli planujecie w tej pracy zostać przez kilkanaście lat, ponieważ dzięki tym związkom zawodowym macie wyrabianą dodatkową emeryturę, macie ubezpieczenie zdrowotne, macie dodatkowy fundusz, gdzie możecie jednorazowo sobie wypłacić po kilkunastu latach pieniądze. No i ogólnie ten związek zawodowy o was dba. Oczywiście nie za darmo, bo płacicie tam składki, no ale też stawki, jakie zarabiacie, są troszeczkę lepsze niż, dajmy na to, poszlibyście gdzieś na czarno pracować. No i na czarno nie macie żadnych benefitów. No i sytuacja jest taka, że dużo robót miastowych czy stanowych wymaga, żeby właśnie ludzie zatrudnieni na tych robotach byli uczciwie zatrudnieni, czyli właśnie z tych związków zawodowych. No i teraz czasami jest tak, że brakuje ludzi ze związków zawodowych, bo po prostu nie mają aż tylu. No i wtedy można zatrudnić, tak można powiedzieć, ludzi z ulicy. Tylko ci ludzie z ulicy teraz muszą dostawać tyle samo pieniędzy, co ci ludzie ze związków zawodowych, ale nie muszą płacić tych wszystkich składek i opłat, które firma musiałaby płacić, jakby zatrudniała ludzi ze związków zawodowych. Więc powiedzmy, jeżeli firma zatrudnia kogoś za $120
na tych związkach zawodowych, no to wiadomo, no, ten ze związku dostanie 45, może 50 dolarów, a reszta rozchodzi się na podatki i różnego rodzaju opłaty. Chciałbym też wrócić do kilku rzeczy, które powiedziałem na pierwszym vlogu i co do których zostało mi tam zarzucone czy poinformowane, że Nathan wcale nie jest tak, jak jest. I na przykład jedną z tych rzeczy są naloty immigration na różnego rodzaju właśnie skupiska nielegalnych imigrantów. No więc pamiętajcie, że ja mówię to z perspektywy, no muszę to powiedzieć, białego imigranta z Europy. Tak więc to, co ja przeżyłem, to, z czym ja miałem do czynienia i to, jak wygląda moja rzeczywistość, może się diametralnie różnić od właśnie takiego nielegalnego imigranta z Meksyku. Tak więc ja mówię za siebie i za większą część nielegalnej białej populacji. I oczywiście naloty się zdarzały, ale to było dawno, dawno temu i już za moich czasów tego nie było. Ale w tych może Stanach Południowych, właśnie może w Teksasie, w Nowym Meksyku, w Kalifornii, może nadal takie naloty na społeczność latynoską czy tam meksykańską się zdarzają. Ale mówię, no, ja jako, no już po raz trzeci, chyba ostatni o tym wspomnę, jako biały emigrant z Europy, no raczej nie miałem o co się martwić. Kolejna sprawa to jest to ubezpieczenie zdrowotne. I teraz właśnie dużo osób mi tutaj legalnych w Stanach właśnie powiedziało, no fajnie Nathan, ty miałeś wszystko za darmo, ale ktoś musi za to zapłacić i że to jest z naszych podatków. Może tak jest, przyznaję wam rację, ale też chciałbym wam uświadomić, że służba zdrowia, którą ja miałem na moim poziomie, to była służba zdrowia, z której normalny człowiek zarabiający normalne pieniądze, będący legalnie w Stanach, w życiu nie chciałby skorzystać. Bo ja wam w pierwszej części powiedziałem tak trochę w superlatywach, że tak, że ta służba była, że ja za nią za dużo nie płaciłem i że z większości właśnie, właściwie ze wszystkich moich problemów mnie tam wyciągnęli. No ale tylko troszeczkę wspomniałem o tym tak, w jakich to jest warunkach. Powiedziałem, że te szpitale, no nie należą do czołówki szpitali, ale no to jest lekkie niedopowiedzenie, ponieważ te szpitale po pierwsze znajdują się w gorszych, biedniejszych, słabszych dzielnicach. Mój szpital na przykład to był Woodhull, więc zapraszam, jak będziecie w Nowym Jorku, to przejedźcie się pod Woodhull i wtedy mi powiecie, czy będąc normalnym, logicznie myślącym człowiekiem, czy chcielibyście się leczyć w tym szpitalu. Po drugie, to nie było wszystko tak tip-top. Po pierwsze, musiałem się zarejestrować do mojego lekarza rodzinnego i czasami musiałem czekać na wizytę miesiąc, półtora miesiąca. Po drugie, dopiero ten lekarz po wysłuchaniu moich wszystkich bólów i męk wysyłał mnie do specjalisty. I tutaj czas wahał się od 2 do 3, nawet 4 miesięcy, więc nie wiem, czy wam się to z czymś nie kojarzy, ale no mi się to kojarzy troszeczkę z polską służbą zdrowia. I dopiero ten trzeci specjalista, jak mnie zaczął leczyć, to zawsze zaczynał od najmniej kosztownych sposobów. I dopiero jak one nie zdawały sprawy, to wysyłał mnie, dajmy na to, na jakieś USG czy MRI. Więc czasami było tak, że ja musiałem się 3 czy 4 razy spotkać ze specjalistą i to ja musiałem z nim walczyć i na nim wymuszać, że stary, że tu już nie ma co kombinować, że ja dokładnie wiem, co mi dolega i jedyne, co musimy zrobić, to właśnie to USG, żeby to potwierdzić. Albo na przykład gastroskopię, bo też miałem. No i na przykład miałem taki przypadek z żołądkiem, gdzie miałem refluks. No i za każdym razem, jak się widziałem ze specjalistą, no to on mówił, że moje objawy nie kwalifikują się do jakiejś tam, do gastroskopii, że jedyne co może zrobić to USG i ciągle mi tam przepisywał tabletki na nadkwasotę. No i w końcu za trzecim razem tupnąłem nogą i powiedziałem, nie stary, to nic nie pomaga, twoje tabletki nic nie pomagają, USG nic nie wykazało. Mówię, ja chcę tą zakichaną gastroskopię, nie wyjdę stąd, póki ty mi jej nie zapiszesz. I naprawdę w mękach i w bólach na nim to wymusiłem. No i to był bardzo dobry krok, bo jak zrobili mi tą gastroskopię, no to tam wyszło szydło z worka, więc ta służba darmowa
wcale nie była taka fajna, przyjemna, jakby się mogło wydawać. No i tak jak mówię, no te szpitale to należały do takiej niskiej półki szpitali i no i założę się, że nikt z was o zdrowych zmysłach tego rodzaju szpitalu nie chciał być leczony. Tak więc pamiętajcie, no nie jest kolorowo, no zawsze są te dwie strony medalu. Ktoś też tutaj zadał pytanie na moją najbardziej przypałową akcję, jeżeli chodzi o mój nielegalny pobyt. No i tutaj mogę wymienić takie dwie akcje, właściwie trzy. Jedna się wiąże z moimi podróżami, ponieważ tak jak wam powiedziałem, podróżować, latać samolotami możecie dookoła Ameryki, ile dusza zapragnie. Ale, jest jedno ale. Jest taki pas przygraniczny o długości 150 mil od granicy. I od granicy kanadyjskiej, i od granicy meksykańskiej, gdzie Immigration ma prawo skontrolować wasz samochód. To znaczy na przykład na dojazdach do Meksyku, już po stronie amerykańskiej, i to wcale nie tak blisko Meksyku, bo na przykład w odległości 70 czy 100 mil są checkpointy na drogach, właśnie, gdzie sprawdzają wasz status. A oprócz tego są też mobilne checkpointy. No i miałem takie trzy sytuacje w życiu, z czego jedna to już naprawdę serce mi podeszło do gardła, gdzie bezczelnie przejeżdżałem bardzo blisko takiego checkpointu i tylko jakimś fartem cudem oni po prostu nie zatrzymali naszego samochodu do kontroli. I na przykład jedną z takich sytuacji, akurat tam nie było immigration, ale też było tak bardzo ryzykownie, było jak byłem w Glacier National Park. Spójrzcie sobie na mapę, jak ten park jest blisko granicy z Kanadą. Drogą dojazdową, jak dojeżdżałem do tego narodowego parku, no to byłem 10 mil od granicy z Kanadą. A jak już po tym parku jeździłem, czy chodziłem, no to były takie punkty, że byłem praktycznie na granicy z Kanadą. Tak więc to był taki gorący punkcik. Drugi raz to jak jeździłem na przykład Luizjaną i tam też się kilka razy natknąłem na taki właśnie patrol. I tam się natknąłem na Border Patrol, no który sobie akurat stał na poboczu, no ale dajmy na to, jakby im się mój samochód nie spodobał, to mogliby mnie złapać. No a taką dwiema najbardziej przypałowymi akcjami, no to jedna była właśnie teraz w Teksasie, jak byłem. No i wyobraźcie sobie, że nie za bardzo spojrzałem na mapę, gdzie ja jadę, i tak sobie pojechałem w głąb Teksasu zwiedzać. I w drodze powrotnej to było już jakoś 100 mil właśnie od granicy z Meksykiem. Natknąłem się na taki bezczelny checkpoint Border Patrol, gdzie było takie skrzyżowanie, była taka moja droga główna i tu była taka droga dojazdowa i w tym punkcie i w tym punkcie i jeszcze dalej w krzakach było kilkanaście samochodów właśnie Border Patrol. I oni właściwie co drugi samochód sprawdzali. Nie wiem jakim cudem, nie wiem jak, ale akurat mnie i mojego samochodu nie sprawdzili. Ale możecie się domyślać, że serce to ja miałem tutaj, w gardle już, po prostu zaraz prawie wypływałem. Więc to była taka jedna przypałowa akcja. A druga akcja, to już chyba o niej opowiadałem, jak mnie złapali w metrze w Nowym Jorku. Wracałem sobie do domu o 2 w nocy i zamiast siedzieć, wracałem ze znajomymi, to sobie tak leżałem na mojej dziewczynie. I miałem tak nogi do góry na siedzeniach. No i policja nie ma co innego robić, jak o 2 w nocy właśnie na peronie stoi sobie, wchodzi sobie do tego metra, no i właśnie łapie osoby, które niby nielegalnie siedzą, bo podobno za takie siedzenie można dostać mandat $50. No ja sobie tam grzecznie czekam, jak oni mi wypisują ten mandat, no a tam wyskoczyła im adnotacja, że mam przykazane doprowadzenie do sądu. Co się okazało, że kiedyś miałem jakiś zaległy mandat do spożywania alkoholu na świeżym powietrzu, który nie został opłacony. Mimo, że został, ale jakimś cudem do nich nie doszedł. No więc zabrali mnie do aresztu. Tam sobie posiedziałem kilka godzin. Potem zabrali mnie do aresztu sądowego. Potem miałem rozmowę z tym prawnikiem. Bo jak wiecie, w Stanach właśnie w takich sprawach to prawnik wam się należy z urzędu. No i właśnie ten prawnik mnie zapytał o mój status. No ja powiedziałem, no jest jak jest. I on powiedział, że no stary, następnym razem to uważaj, że raczej w takiej małej sprawie to nie będzie problem, raczej się sędzia o to nie zapyta.
Ale jakby był jakiś uparty sędzia, to mógłby się zapytać o ten twój status. No i to mógłby być już jakiś problem. Tak więc to też była taka druga ryzykowna sytuacja, chociaż no, na 99% wiedziałem, że się nic nie stanie i raczej nikt o to nie zapyta. A tak w ogóle ta moja sprawa została odrzucona i sędzia powiedział, że to w ogóle żart, że mnie oni zatrzymali i że to było mega nie fair. Tak tylko moją obronę powiem. Ale no swoje przeżyłem, tak. Więc to były takie chyba dwie najbardziej przypałowe akcje. No i może już takie ostatnie. Ostatnie pytanie, jakie też często tutaj wpadało. Co ja tak w ogóle prywatnie, personalnie myślę na temat nielegalnej imigracji, nielegalnych imigrantów w Stanach? No więc z mojej perspektywy i z tej perspektywy właśnie ludzi, których poznałem, no to powiem wam jedno. Do Ameryki nikt nie przyjeżdża się opierdalać, nikt nie przyjeżdża bumelować, nikt nie przyjeżdża wyciągać rękę po coś, ponieważ też w Ameryce to nie jest kraj tak jak w Europie, że dostajecie różnego rodzaju zapomogi. Tylko jeżeli ktoś przyjeżdża do Ameryki legalnie czy nie, no to przyjeżdża tutaj jednym słowem zapierdalać. I tą nielegalną, nieudokumentowaną Polonię, którą ja poznałem, no to są świetni ludzie, no zwykli ludzie, tacy jak ja czy wy, którzy po prostu wyjechali do innego kraju za chlebem, za lepszym życiem, którzy starają się na ten czy inny sposób zalegalizować swój pobyt, którzy ciężko pracują minimum 5-6 dni w tygodniu po 10-12 godzin i no tylko ten poryty system amerykański jest, który jest jaki jest, no nie pozwala po prostu. No ja jeszcze będę mówił tak jako my, bo jeszcze się czuję tym nielegalnym imigrantem. Nie pozwala nam w żaden logiczny sposób zalegalizować tego pobytu. Moim zdaniem sam system właśnie losowania zielonych kart to jest kompletnie do dupy i bez sensu. I jeżeli ktoś już jest w tej Ameryce i ciężko pracuje i wykazuje, że płaci podatki, nie popełnia przestępstw. Przecież on tych pieniędzy nie wysyła do Polski, on te pieniądze wydaje w Stanach, więc cały czas napędza też tą gospodarkę. I jeżeli nie ma żadnego normalnego, legalnego sposobu, żeby zalegalizować ten pobyt, no to jest troszeczkę kpina moim zdaniem. No i to jest właśnie to, co... Nie chcę tutaj wchodzić w politykę, ale to jest to właśnie, co demokraci już od kilkunastu lat wykorzystują. Przepychankach z republikanami, gdzie co jakiś czas słyszy się o jakiejś amnestii, o jakimś sposobie zalegalizowania. Już za mojego pobytu już były trzy różne wersje tego, jak oni by tutaj mogli tym nielegalnym imigrantom pomóc i jak oni by mogli w przeciągu kilka lat stworzyć system, który jakoś by legalizował tych nielegalnych imigrantów. Jak na razie nic się nie stało i wydaje mi się, że jest to bardziej taka marchewka dla osiołka, żeby po prostu ci nielegalni imigranci na nich głosowali, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale Stany Zjednoczone, nie wiem czy jest to jedyny kraj na świecie, ale jeden z niewielu i to jest w ogóle chory system, w którym w niektórych stanach nawet nie potrzebujecie dowodu osobistego, żeby głosować w wyborach, dajmy na to do Sejmu, Senatu czy na prezydenta. I demokraci to przepychają w coraz to różnych stanach pod tytułem, że to jest rasistowskie, żeby wymagać od nielegalnego imigranta dokumentu. No ja byłem tym nielegalnym imigrantem i ja to rozumiem, że jeżeli jestem tu nielegalnie, no to nie mam prawa do głosowania i koniec kropka, tak? No ale w Ameryce jest przepychane właśnie wiele pomysłów. No i ci nielegalni imigranci są taką kością niezgody troszeczkę, gdzie z jednej strony republikanie mówią, że jak to oni ich zaraz tam nie wykopią, nie wygonią i jak to z nimi porządek nie zrobią, żeby właśnie zdobyć głosy tego swojego skrajnego elektoratu, a z drugiej strony demokraci obiecują, jak to oni nam tutaj nie załatwią i nie uproszczą życia i nie zalegalizują. Suma summarum, ta szala się tak troszeczkę przechyla czasami w tą stronę, czasami w tą, ale właściwie takich żadnych poważnych kroków w żadną stronę nie ma. Na wszystkim oczywiście na końcu cierpią dalej ci nielegalni, ale uczciwie żyjący, pracujący, starający się właśnie stworzyć swój dom, swoją rodzinę właśnie
Ameryce. No i kończąc już te moje wywody, to chciałem wam tylko powiedzieć, bo też padało takie pytanie, jeżeli z dwójki nielegalnych imigrantów dziecko urodzi się, no to jest tak, w Stanach jest prawo ziemi, więc dziecko jest legalnie. I teraz to dziecko może was zasponsorować, to znaczy, że zapewnić wam właśnie zielone karty, ale dopiero po ukończeniu pełnoletności, jeżeli samo zacznie zarabiać i właśnie będzie je stać, żeby zacząć was sponsorować, więc no troszeczkę długi proces, tak? Zrobić sobie dzieciaka i czekać kolejne 20 lat, aż zacznie was sponsorować. No ale jest to jakiś pomysł, tak? No jest lepszy niż żaden. Dobra, mordeczki, ja się z wami żegnam, bo się nagadałem strasznie i brakuje mi już po prostu tchu. I zapraszam was na live'a, gdzie sobie odpowiemy już na żywo na resztę pytań, może troszeczkę bardziej personalnych, może tak jak będę na żywo z wami rozmawiał, no to może troszeczkę więcej powiem na pewnego rodzaju tematy. Dobra. O! No i ciekawe, ile będzie komentarzy o to, że ta koszula nie jest wyprasowana. Dobra. Nara, mordeczki.